20 stycznia w piątek witam Was, drodzy, bardzo serdecznie z parafii ewangelicko-augsburskiej w Bytomiu Miechowicach i zapraszam, byśmy wspólnie razem podążyli dzisiaj za Słowem, które przygotował dla nas przewodnik z Biblią na co dzień, Słowo ze Starego i Nowego Testamentu. Słowo Starego Testamentu czytam w trzeciej Księdze Mojżeszowej w 25 rozdziale, 14 wierszu. Kiedy będziecie sprzedawać coś swemu bliźniemu lub coś kupować od swego bliźniego, niechaj nikt nie oszukuje swego brata. Zaś słowo lekcji Nowego Testamentu to fragment z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian, gdzie w 8 rozdziale, w 21 wierszu tak czytamy. Staramy się bowiem o to, co dobre, nie tylko przed Panem, ale i przed ludźmi. Drodzy, nasze dzisiejsze słowo, zarówno to, które mamy zapisane w Księdze Mojżeszowej, jak i to, które napisał apostoł Paweł, to nic innego jak przypomnienie i wezwanie do uczciwości. Przypomnienie tego, jak ważna jest uczciwość w życiu człowieka. Można powiedzieć taka zwyczajna, ludzka, wtedy, kiedy kupujemy, wtedy, kiedy sprzedajemy. Dlatego, że nieuczciwość to uderzenie w relacje. Tak ważną, kiedy chcemy budować społeczność. Bo przecież, kiedy zostajemy oszukani, to nie tylko ponosimy stratę materialną, ale tak naprawdę ponosimy coś więcej. Coś w nas pęka. Budzi się nieufność, budzi nas lęk. Odsuwamy się od pewnych ludzi i od pewnych miejsc. Dlatego być może tak bardzo ważne jest również to, o czym pisze Paweł, że uczciwość jest ważna nie tylko wtedy, kiedy myślimy o Bogu, ale uczciwość jest bardzo ważna, kiedy myślimy o drugim człowieku. Bo musimy pamiętać, że kiedy uczymy się różnych rzeczy w Kościele, kiedy wyznajemy swoją wiarę w Kościele, to ważne jest to, byśmy to, czego nauczyliśmy się w Kościele i to, co wyznajemy w Kościele, potrafili pokazać wtedy, kiedy wychodzimy, kiedy jesteśmy w relacji z drugim człowiekiem. Bo przecież chrześcijaninem nie jest się tylko wtedy, kiedy jest się na nabożeństwie, na mszy, kiedy jest się na jakimś spotkaniu, wtedy, kiedy wyznaje się Alleluja, chwała Panu, ale być może wtedy, kiedy po prostu sprzedajemy, kupujemy i kiedy człowiek może powiedzieć, warto z nim handlować, bo to jest człowiek uczciwy. Warto, dlatego że widać, że jest chrześcijaninem, bo przecież to w życiu składamy świadectwo. Nie tylko wtedy, kiedy mówimy wierzę w Boga, ale również wtedy, kiedy potrafimy po prostu zwyczajnie w uczciwości być z drugim człowiekiem. I zachęcam, drodzy, nas wszystkich do tego, byśmy pamiętali, że wiara w Boga to wyznanie wiary, że Jezus jest naszym Panem, ale wiara w Boga to również pokazanie, że nasze tak jest tak, nie to nie i potrafimy być uczciwi względem drugiego człowieka. Zostańcie spokojni.